Witam Państwa na IFA, wchodzimy do hali 21. Tutaj firmy takie jak TCL, Toshiba, Metz, TCL, właśnie pod TCL mamy wiele grup, m.in. Thompsona, nie ma Thompsona, ale Epson również się tutaj znajduje. Od razu zaczynamy właśnie od Epsona. Projektory od firmy Epson na tej hali. Bardzo fajne rzeczy, chociaż i tak zazwyczaj, jeśli mamy gdzieś do czynienia z jakimiś prezentacjami w Polsce, przynajmniej na salach konferencyjnych, to zazwyczaj tam mamy niestety jeszcze analogowe rzeczy, ale nie ma kabli cyfrowych. Tak to wygląda, jeśli chodzi o ten projektor. Zresztą jak widać, FIFA odpalona do projektorza, tutaj Sony. Dobra, i ruszamy dalej w naszą podróż po Epsonie. Tam mamy drukarki Epsona, urządzenia wielofunkcyjne, ksera, skanery i tak dalej. Nie wiem, czy ktoś jeszcze robi same skanery. Sprawdźmy, co tutaj jest. Tak, tu głównie takie mini ksera. Workforce UF 3640. Tutaj coś większego. Epson też bardzo ciekawą rzecz pokazuje, oprócz tych urządzeń wielofunkcyjnych tutaj. Może wielkim fanem urządzeń wielofunkcyjnych Epsona nie jestem, ale na pewno ciekawsze tutaj są okulary. Trudno tutaj określić dokładnie, na jakiej zasadzie to działa. Jak to wygląda, mamy kontroler, do którego te okulary są podpięte. I zaraz zobaczymy, co to chodzi. Okej, czaję, że co chodzi. To nie jest nic 3D, tutaj się pomyliłem. Tutaj będzie kontroler do drona. Także Epson jeszcze tak daleko nie przyszedł. No i mamy zegarki, nie są to smartwatche, są to raczej zegarki takie sportowe, na przykład kontroler pulsu do biegania tam, lub po prostu jakieś zegarki na rower, które możemy sobie założyć. Także też dosyć ciekawe rzeczy. Tutaj pani ma na ręce, pani ładnie nam pokaże, jak to wygląda. Pan ma fajny brody. Dobra, no teraz TCL i telewizory. No są raczej tańsze odpowiedniki takich produktów, jak Samsung prezentuje, czy jak LG, ale również 4K Ultra HD, czyli UHD. To są zakrzywione telewizory tutaj od TCL. Jak wygląda na przykład transmisja piłki nożnej na telewizorze od TCL? HDMI 2.0. HDMI 1.4. Jak widzicie, jest różnica kolorów w tych dwóch obrazach. I w płynności obrazu chyba też. Zdecydowanie. Ale szczególnie w kolorystyce. Różnica między HDMI 1.4 i 2.0. No a tutaj zobaczcie teraz natywne 2K. Od 2K rozciągnięte do 4K. Również, nie wiem, czy to widać na wideo, ale różnica jest. I to znaczna. Wchodzimy do stanowiska Alcatel One Touch Smart Move, czyli do firmy, która na konferencji swojej tutaj w trakcie targów IFA zaprezentowała dwa nowe produkty, mianowicie Alcatel Hero 2 i Alcatel Hero 8. Tutaj jest bardzo ciekawe urządzenie, mianowicie coś, co ma imitować komputer w pewien sposób. Coś, co ma imitować komputer na zasadzie takiej, że w środku jest tylko bateria, urządzenie posiada również NFC, no i łączy się to z telefonem. Telefon łączy się po prostu poprzez technologię dotykową NFC, no i na zasadzie screencasta do ekranu takiego komputera jest przekazywany obraz ze smartfona. I to jest komputer, to jest zwykły, jak netbook, ponieważ to nie ma ekranu dotykowego. To ma tylko baterię w środku wbudowaną. Oczywiście jedno z łączy USB, żeby na przykład poładować sobie telefon, plus mikro USB do ładowania samego komputera. Wspomniany wcześniej Hero 2.
O czym wam już wspomniałem, o czym wam mówiłem w innym poprzednim filmiku, co tutaj parę rzeczy na temat tego telefonu, jeśli chcecie, to tam sobie zobaczyć. Tutaj szybki taki przejście przez specyfikację, ile gdzieś będzie ta specyfikacja. Okej. Kamera. Tutaj przeczytajcie sobie, po prostu spauzujcie. A tutaj mamy makietę. Tak naprawdę też bardzo propsuje swoje akcesoria do Hero 2, więc to jest też ciekawa rzecz. Pilot i ekran, i czytnik e-booków z HDMI. Proszę bardzo. Mają również słuchawki. Słuchawki Alcatel One Touch modelu, niestety nie znam. I głównie tutaj pokazywany właśnie zarówno ten tablet, jak i telefon. I dochodzimy właśnie do tabletu. Jak widzicie, również do niego mamy taki smart flip cover, co jest dosyć ciekawą rzeczą. Oczywiście tutaj niestety, nie, możemy sobie manipulować, możemy tutaj pewnie widgety sobie wrzucić, więc podobnie jak w Samsungu. Tu z kolei cover muzyczny, nie, magic cover, po prostu z, no, mamy taki equalizer tutaj nam się wyświetla na tym coverze. A tutaj mamy coś jak... Zapraszam do kolejnych materiałów, sprawdzajcie to, co się będzie znajdować na kanale. Flip cover, czyli smart cover do iPada. iPad 2014. Dzięki za uwagę, hej. Możemy sobie po prostu podłożyć go pod tablet, żeby nam pod kątem się ułożył, co jest całkiem wygodne, zdecydowanie. Stanowiska dalej TCL, które zrobiło również swoje smartfony. Pewnie na polskim rynku to nie będzie dostępne, ale to raczej wszystko podobne to co ma Alcatel. Po prostu pod inną marką, no to wygląda dokładnie jak ten Hero 2, który wam już wielokrotnie prezentowałem. Nawet ma to dokładnie to samo złącze. Czyli po prostu to jest ten sam telefon sprzedawany pod inną marką. Ciekawy stół multimedialny. Kiedy przesuwamy dane akcesorium, to przesuwa nam się również w pewien sposób jego opis. To jest dosyć śmieszna rzecz. No i tutaj mamy... Tu jeszcze ciekawsza sprawa, żeby mieć samochodzik położony na tym smart coverze i on łączy się w jakiś sposób z grą dostępną na Alcatela Hero 2, no i dzięki temu samochodzikowi możemy manipulować jakby naszym wirtualną rozrywką. Natomiast tutaj też bardzo ciekawa sprawa, czyli seria Fire od Alcatela, mianowicie smartfony z systemem Firefox OS, najtańszych modeli. To jest jakby chyba ostatni flagowiec, który ma Snapdragona jeszcze 200. I starszą wersję Firefox OS, zresztą jakby ktoś nie wiedział, jak wygląda Firefox OS, to no, praktycznie jak Android, ale to jest ta starsza wersja Firefox OS. Aplikacje tutaj są na takiej zasadzie odpalane na emulowane z przeglądarki, czyli HTML 5. A to jest najnowszy, czyli jak on się nazywa? Fire S, to jest model Fire S. Jakby już jego wygląd jest znacznie ciekawszy w porównaniu do tych poprzednich modeli. I trzeba przyznać, że wygląda on już naprawdę całkiem nieźle. I posiada również nową wersję tego systemu Firefox OS. I można powiedzieć, że troszeczkę Firefox tutaj zmienił podejście, bo jak widzicie, jest to na zasadzie takiego app drawera z Androida, tylko po prostu w formie już normalnego systemu, tak? Więc to na takiej zasadzie działa. Jeśli chodzi o jego stylistykę, to jest troszeczkę zaczerpnięta może z iOS-a, bo te strzałki takie podobne, jest tylko jeden przycisk na smartfonie, więc tak to wygląda. Mamy oczywiście scroll bar tutaj, podobnie jak na Androidzie, z powiadomieniami, więc jest to wszystko podobne, ale jest to urządzenie z Firefox, czyli jest to takie pośrednie między standardowymi telefonami, bez takiego jakiegoś rozwiniętego systemu, tylko podstawowy software, a urządzeniami, smartfonami. Tu oczywiście wcześniej wspomniany Hero 2 po raz kolejny, no i Hero 8, no i tutaj do serii Pop różne różniste kolory obudów. No więc to jest seria Pop,
Alcatela, no te smartfony myślę, że nie są jakieś tutaj ciekawe, jeśli chodzi o polski rynek, bo większość z nich i tak nie trafi na polski rynek. Operatorzy się nie dogadali. Ten smartfon bodaj właśnie POP D1 miał trafić do T-Mobile'a, natomiast się to nie udało. Tu jest kolejne urządzenie, to jest POP D3. No, to są takie tanie, naprawdę budżetowe urządzenia, po których no, nie możemy się spodziewać zbyt dużej jakości, zbyt dużej wydajności, chociaż te klapki z tyłu są całkiem przyjemne. Na przykład POP D5 to 4,5 cala, ekran quad-core 1,3 GHz, 5 megapikseli kamera, kamera przednia, 8 megapikseli, czy to będzie ta kamera przednia, 5 megapikseli, 8 megapikseli, kamera z tyłu, no i 21 megabitów, to jest HSDPA. Tutaj mamy natomiast serię Idol również tutaj większość tych smartfonów była już wcześniej zaprezentowana na MWC, więc myślę, że jeżeli będziecie chcieli zobaczyć sobie coś na temat tych urządzeń, to wystarczy gdzieś tam cofnąć w przeszłość, jeśli chodzi o materiały. No i na końcu MET, czyli producent telewizorów, które na polskim rynku nie są dosyć znane, więc ja tutaj nie będę się zagłębiał. Oczywiście są to telewizory typu Smart TV, posiadające jakiś tam system wbudowany z błyszczącą matrycą, jak widać. Nie jest to nic takiego wyjątkowego. Ok, więc kończymy spacerek po tej hali. Ona się tak jeszcze raz prezentuje w całości. Jest dosyć średnia, można by powiedzieć, jeśli chodzi o wielkość, ale zmieściło się tu paru producentów i parę ciekawych urządzeń zostało zaprezentowanych. Także na razie dziękuję serdecznie za uwagę. Do usłyszenia kolejnym razem. Na razie.